Mieszkańcy katowickich Piotrowic długo czekali na remont przejazdu kolejowego. No i doczekali się, ale efekt przebudowy ich zdumiał, bo teraz wprawdzie szlaban chroni ich przed pociągami, ale chodnik kieruje ich za to wprost pod koła samochodów. Michał Kwiatkowski. Szyld "Strzeż się pociągu" przy przejściu przez tory wydaje się logiczny. Ale w Katowicach powinien brzmieć "Co tam pociągi, strzeż się samochodów". Żeby dostać się na drugą stronę, trzeba wyjść wprost pod koła ruszających aut. Zakończony właśnie remont wzbogacił ten przejazd. To nowy, równy chodnik, zagrodzony solidnymi, stalowymi zaporami. No to jest największa głupota, jaką człowiek wymyślił. Po lewej stronie szlaban nie sięga. Po prawej jest jeszcze gorzej, bo stoi po złej stronie chodnika. W zastępstwie dospawano poziomą belkę. Pieszy, byle szczupły, przeciśnie się. Ale dla niepełnosprawnego to tor przeszkód. Muszę przepuścić te auta i jadę za nimi. Wcześniej były tu wertepy i błoto, więc postęp jest. Szkoda tylko, że jeden absurd zepsuł cały efekt. Podobno przejściowo. W najbliższym czasie powstaną 4 półrogatki, które zapewnią bezpieczeństwo na tym przejeździe i bezpieczne, wygodne dojście. Za czasowe utrudnienia przepraszamy. Oddajmy kolejarzom co kolejarskie. W 12 lat zmodernizowali ponad 2,5 tysiąca przejazdów. Tu, w podwarszawskiej Zielonce, budują tunel. Przez długi czas przejazdy kolejowe głównie zamykano. Nie było pieniędzy na dróżników przejazdowych, oszczędzano na kosztach i w rezultacie dużo przejazdów, które kiedyś były strzeżone szlabanami, pozostawiano wyłącznie ze znakiem stop. Dziś pojawiły się większe pieniądze unijne na kolej. Tylko w ubiegłym roku przybyło 80 wiaduktów nad torami. Wciąż jednak 2/3 przejazdów jest niestrzeżonych, czyli najniebezpieczniejszych, co pokazuje ubiegłoroczna statystyka. Doszło do 54 wypadków drogowych, w których 27 osób zginęło, a 54 osoby odniosły obrażenia ciała. Remonty zazwyczaj podnoszą bezpieczeństwo. Z drobnymi wyjątkami. Polskie drogi żelazne, choć żelazne, bywają wyboiste i zanim zostaną wyremontowane, doświadczymy pewnie jeszcze wielu przejściowych trudności i kilku chwilowych absurdów. Michał Kwiatkowski, Wydarzenia.